Cześć, z tej strony Patryk, kanał Można Samemu. Witaj w kolejnym filmie. Jeżeli śledzisz mój kanał, to widziałeś na pewno, że w poprzednim filmie powstała tutaj taka boazeria z palet i tutaj powstanie ścianka w stylu French Clit. No i dzisiaj troszeczkę zacznę już to uporządkowywać, budować takie półeczki. Jest chwileczka czasu, także dzisiaj zrobię tutaj na pewno parę takich szybkich projektów. Na pewno domek na wkrętarki dzisiaj pojawi się. No i powieszę tu jeszcze parę takich akcesoriów. Zobaczcie, tu już znowu zaczyna robić się bałagan, także to jest najwyższa pora, żeby coś z tym zrobić. Zapraszam do obejrzenia tego filmu. Zobaczcie, co Wam chcę dzisiaj pokazać. Ogarnianie tego całego rozgardiaszu zaczynam od powieszenia nad tymi brązowymi listwami na boazerii mojego przyrządu do połączeń ukrytych, który kiedyś budowałem. Żeby mieć możliwość zawieszenia tego przyrządu, musiałem wywiercić dwa 8 mm otwory, ponieważ nie było przewidziane wieszanie tego na jakiejś ścianie. Także szybciutko wiertełko. Stolik tutaj przyszedł bardzo z pomocą. Mam idealnie wywiercone otwory. No i wkręcanie wkrętów, najzwyklejszych wkrętów po prostu w boazerię. Wchodzi to dosyć ciasno, ale ja tego raczej wiele razy ściągać nie będę. To jest raczej taka ciekawostka, lecz jednak bardzo przydatna jest ta stacja. Jeżeli chcecie zobaczyć tą stację, oczywiście wyświetla się Wam teraz to w karcie. Możecie sobie spojrzeć, jak ona jest wykonana i z czego ją robiłem. Pod stacją wylądowała szyna do mojej zagłębiarki makity. Użyłem takich haczyków do wieszania obrazów, jednak troszeczkę te haczyki były za długie. Musiałem je dociąć cążkami tak, aby móc zawiesić samą szynę. Teraz będę zajmował się ścianą, gdzie wisi logo mojego kanału. Tutaj będą po prostu przykręcane do ściany takie jakby uchwyty na kątowniki i inne takie podręczne narzędzia. Tutaj widzicie, jak sobie ułożyłem już kątowniki, żeby mniej więcej dociąć sobie sklejkę. No i będę sobie montował to już na takich sosnowych deseczkach cienkich, tak żeby unieruchomić te kątowniki. W ogóle to byłem w szoku, że tyle tego mam. Naprawdę nie spodziewałem się, że tyle tego uzbierałem przez moją krótką przygodę. Jednak no nie wszystkie są perfekcyjne, są takie, które troszeczkę przekłamują, ale do takich grubszych robót typu rozcinanie jakichś tarcic i tak dalej spokojnie się to wszystko nadaje. Także postanowiłem, że umieszczę wszystko w jednym miejscu, nic nie będę wyrzucał. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was to zauważył, ale to jest sklejka odpadowa, to jest sklejka z palet przemysłowych. No i miałem parę takich arkuszy na właśnie warsztacie, to pomyślałem sobie, a czemu by tego nie użyć? To jest tylko warsztat, tutaj nie musi być, nie wiem, jak w laboratorium, także no idealnie się sprawdziła do takich właśnie tutaj półeczek na kątowniki. Będę tego jeszcze również używał przy budowie tego domku na wkrętarki, ale to już zobaczycie potem. Powiem Wam, że to jest no niewdzięczny materiał i już nic więcej z tego na pewno nie będę robił, ponieważ no jest, ona nie jest w ogóle, nie ma równej grubości, coś tam się jak się tnie, coś odpada. Naprawdę szkoda na to nerwów i czasu. Wystarczy już, że mój został zmarnowany, wasz nie musi. Do utrzymania kątowników na tej sklejce używam deseczek, oczywiście deseczki z palet. No i z tych deseczek porobiłem takie schodki, ponieważ nie wszystkie kątowniki dolegają do ściany i chciałem, żeby one sobie leżały tak, jak naturalnie jest ich ta odległość taka od powierzchni. Wszystko jest montowane indywidualnie dla każdego kątownika z osobna. Te wszystkie długości deseczek są podobierane już tak odpowiednio, montowane na klej plus sztyfty. Spokojnie to wystarczy, to naprawdę nie są wielkie ciężary, a zaletą w tym przypadku jest no natychmiastowy efekt, już można to wieszać, klej sobie zwiążę potem, nie? Kątownik po kątowniku montowałem to sobie wszystko, niektóre kątowniki się przechylały, także dostały jakieś tam dodatkowe wsparcie. Tutaj widzicie już, że kątowniki no wiszą, nic nie spada, dodatkowo jeszcze jakieś miarki. To jeszcze nie jest koniec, ponieważ tam jeszcze trafi suwmiarka i tak dalej, ale to już będziecie widzieli na ostatecznym efekcie. Musiałem przewiesić obraz, ponieważ kolidował mi tutaj troszeczkę, będzie troszeczkę bardziej w prawo,
nic to nie szkodzi, a ścianka z kątownikami no musi wisieć, prawda? Pozawieszałem kątowniczki, od teraz to już będzie ich oficjalne miejsce, także będę za każdym razem wiedział, gdzie tego szukać. Przewiesiłem obraz tak, jak już powinien wisieć. Przepraszam Was za tą żarówkę, ale to już są jej naprawdę ostatnie dni w tym warsztacie. Teraz będzie już troszeczkę bardziej przejrzyście. Stopniowo na ścianie pojawiały się kolejne uchwyty. Tutaj na przykład robię uchwyt na mój miernik głębokości frezowania. Teraz na pewno częściej będę z niego korzystał, ponieważ doposażyłem go jeszcze w blokadę. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak został wykonany ten miernik, zapraszam, film wyświetla się w karcie. No i chyba podstawa tutaj takiej nadblatowej półki na narzędzia, czyli uchwyt na dłuta, tak żeby się nie obijały o siebie, wszystko ładnie wymierzone. Akurat miałem średnicę takiego wiertła, która była tutaj potrzebna. Powyznaczałem sobie linię do tych otworów, które porobiłem. No i na pilarce stołowej będę już to docinał na wysokość, tak żeby połączyć ze sobą krawędź z tym łukiem od otworu. Wykonując cięcia na sankach mojej pilarki stołowej, zdałem sobie sprawę, że czas najwyższy wykonać coś solidniejszego, bardziej funkcjonalnego. No i teraz tutaj mam do Was małe pytanie, czy chcecie zobaczyć takie sanki w moim wykonaniu, czy po prostu już Wam się to przejadło? Ja wiem, że jest dużo tego na YouTubie, czy to na zagranicznym, czy na naszym rodzimym. Całkiem niedawno Kuba z kanału Drewniany Dom fajnie ten temat tutaj ugryzł. Musicie się wypowiedzieć w komentarzu na ten temat. Chciałbym znać Wasze zdanie, żeby po prostu nie powielać pewnych filmów, bo po co to robić, jeżeli każde sanki praktycznie są takie same. Wiem, że w sumie sam sobie odpowiedziałem, ale chciałbym bardzo poznać Wasze zdanie, więc zapraszam do sekcji z komentarzami. Pilnikiem musiałem troszeczkę sfazować te otwory tak, żeby dłuta ładnie osiadały. No i to już tutaj macie zamontowane. Jakaś jeszcze tam miarka, w międzyczasie odwiedził mnie kurczak jakiś. Moje już wysłużone cztery młotki również zawisły na tej ścianie. Ale to jeszcze nie jest koniec roboty na tej ścianie. Po prostu tutaj już się zatrzymamy, ponieważ skończyła mi się już pamięć w aparacie i nie chciało mi się już lecieć do domu, zgrywać materiał, potem znowu wracać. Wolałem sobie dokończyć robotę, więc teraz zajmiemy się już budową domku na wkrętarki. Nie mam ich wiele, więc to nie będzie jakiś skomplikowany projekt. No i to już zawiśnie na tej ścianie od frenszklitu i to będzie dzisiejszy jedyny projekt na te właśnie listwy. Szczerze Wam się przyznam, że nie do końca to wszystko przemyślałem. Działałem troszeczkę pod wpływem impulsu, także tutaj tak na szybko porozcinanie tego materiału tak z grubsza. Całe moje lidlowe królestwo rozstawiłem sobie na sklejce, tak żeby mniej więcej poznać wymiar tego całego projektu. Pomierzyłem oczywiście te korpusy, wszystko tak, żeby zrobić otwory takie, żeby mi to potem wisiało. Postanowiłem też sobie, że półki, które będą, będą w takich wręgach, coś na wzór połączenia typu dado. Wręgi postanowiłem wykonać zagłębiarką, obcinam tylko te krawędzie, te zewnętrzne, całą resztę tego środka wydłubię już dłutem, ponieważ naprawdę praca w takiej sklejce dłutem to jest coś przyjemnego, bo wystarczy tylko podważyć i to się wszystko rozkleja idealnie równo, tak jak warstwa szła. A jeżeli miałbym to robić zagłębiarką, to tarczą z takim żazem zrobiłbym jakieś, nie wiem, 5-6 przejść. Nie miało to totalnie sensu, dłutem było o wiele szybciej. Możecie sobie teraz pooglądać, jak się miotam z tą zagłębiarką, latam wokół tego stołu. A to wszystko jest spowodowane tym, że Patrykowi nie chciało się zrobić konkretnych sanek i wykonałbym to pewnie o wiele szybciej na sankach, niż tutaj się bawić, latać wokół tego całego stołu. Tam jakieś rozgrzebane projekty leżą, leży materiał, dużo materiału. Niedługo pewnie się dowiecie, o co chodzi. Jest to ponad metr drewna w 18-metrowym warsztacie. Także naprawdę moje warunki nie pomagają mi, ale wiem, że kiedyś będzie lepiej w końcu i pracując w takich warunkach, mając większy kiedyś metraż, będzie bajka. Mój domek na wkrętarki, jak możecie zauważyć, będzie miał dwie półki plus trzeci taki wieszak na te właśnie wkrętarki. Ostatnia półka będzie po długości zacięta 45 stopni, ponieważ boczne ścianki również będą zacięte 45 stopni i chciałem, żeby się to po prostu zlicowało. Tym sposobem nic nie będzie niepotrzebnie wystawać i wadzić mi przy układaniu jakichś tam bibelotów.
półce, która będzie wieszakiem na wkrętarki, wykonuje otwory otwornicami. To są tanie otwornice, cięcie tym naprawdę jest koszmarne, to strasznie pali materiał i tak dalej, ale mniejsza o to. Otwory są wykonane dokładnie pod daną wkrętarkę. Dwa ostatnie są mniejsze, ponieważ tam będą dwa akumulatorowe wkrętaki. No i tak jak w przypadku tego uchwytu na dłuta, tylko że tutaj już bez pilarki stołowej, tylko zwykłą wyżynarką będę dojeżdżał do łuków tych otworów, które wyciąłem, tak żeby można swobodnie odkładać wkrętarkę na swoje miejsce. Cały domek zacząłem sobie już składać. Oczywiście łączone jest to wszystko na klej, powbijane, gdzieniegdzie są wkręty. Pamiętajcie tylko, że jeżeli chcecie takie dziadostwo skręcać wkrętami, koniecznie musicie to nawiercać. Masakryczny jest ten materiał, więc trzeba się do tego troszeczkę przyłożyć. Spróbowałem troszeczkę swoich sił jako lakiernik, ale zrobiła się straszna zadyma. Poza tym nie robiłem tego lakierem, tylko resztką impregnatu znalezioną gdzieś tam w szafce. Następnie zamontowałem już te listwy do French Clitu z tyłu tej mojej skrzynki. Spokojnie, nie robię tego na oko, wszystko jest wymierzone wcześniej. A dwie listwy dlatego, że ta moja półka jest dosyć sporych rozmiarów, także będę spokojniejszy, jeżeli będzie to wisiało na dwóch listwach, a nie na jednej. Szybki montażyk, wszystko jest jak ta lala. Zaraz zobaczymy, jak to się zachowywać będzie jeszcze pod obciążeniem. A teraz tak patrząc na to, mogłem zostawić troszeczkę mniej miejsca na te główki wkrętarek, ale to nie jest żaden problem, tam zawsze znajdzie się miejsce na jakieś bity, cokolwiek. Zauważcie też, że półka jest na tyle głęboka, że spokojnie można wsadzać tam wkrętarkę razem z wiertłem, z bitami, no czymkolwiek. To akurat przemyślałem i to będzie naprawdę fajny patent. Poukładałem swoje już tutaj przybory, jedna półka już z tamtej ściany została pusta, ładowarki ładują baterie, teraz nie będę musiał tam za bardzo kombinować, po prostu podchodzę, zabieram i to wszystko, o to mi chodziło, a finalny efekt już za chwileczkę. Co, jest chyba troszeczkę lepiej, prawda? Tak przyjemnie mi się patrzy na tą ścianę, że aż żałuję, że muszę iść do domu. Ale będę pewnie o nich śnił. Słuchajcie, na pewno jeszcze pojawi się tutaj dodatkowe oświetlenie, ponieważ jak widzicie jest strasznie ciemno. Tutaj została taka pusta przestrzeń na coś ekstra. Niektórzy pewnie się mogą domyślać, o co chodzi. No to oczywiście no stąd wyleci. Tutaj wylądują jakieś dwie lampy neutralne o barwie neutralnej i jeszcze dodatkowo tutaj zrobimy sobie taki bajer z tym obrazem troszeczkę. Słuchajcie, troszeczkę miejsca zostało, to zostawiam na kolejny film. Wylądują tutaj między innymi papiery ścierne i takie rzeczy. No i tutaj widzicie, te klucze jeszcze się troszeczkę walają. Tutaj mam pomysł taki, że muszę tą szafkę troszeczkę podnieść, co da mi tutaj możliwość zrobienia szuflady. Ale jak się przy tym spiszę, to zobaczycie sami. Nie wiem, czy to będzie w następnym odcinku, czy za dwa odcinki, ale coś tam będę próbował. Jeżeli zmotywowałem Cię do ogarnięcia swojego warsztatu, film Ci się podobał, zobacz naprawdę, że niewielkim kosztem to wszystko to są odpady. Te sklejki to są sklejki po paletach, tak jak już mówiłem. Deski są z palet, tak? French Clity, no również z palet. To wszystko też jest odpad. I naprawdę wydaje mi się, że wygląda to wszystko o wiele lepiej. Widzimy się w następnym filmie. Cześć! Nie zapomnij o subskrypcji i zostawienia łapy w górę.